Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania pojazd, który jest bardzo rzadki na randomach. Pojazd unikatowy zdecydowanie, czyli T22 SR, ale ponieważ nie jest to czołg, który znajduje się w moim garażu, to o przedstawienie tego pojazdu poprosiłem gracza, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać, top serwera europejskiego, czyli Diebl. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie będę łamał sobie języka, będę mówił diabeł, tak jak ustaliliśmy. Powiedz mi, szanowny diablu, troszkę o tym pojeździe. Co możesz o nim powiedzieć? Bo wiemy, że generalnie można go zdobyć tylko za zrobienie misji w trybie tam rozwałka i tak dalej, nie w trybie misji osobistych, jak był robiony obieg 260. Czy warto, twoim zdaniem? No, troszkę się trzeba przemęczyć przez te tryby, żeby zrobić ten czołg, bo tam jeszcze większe zwierzęta jeżdżą niż na randomach, ale warto, bardzo warto, bo naprawdę świetny jest ten czołg. Ciężko go porównać z innymi rosyjskimi medami, bo to jest. Wydaje się, że to jest to samo, nie? Ale po prostu ten pancerz boczny sprawia, że ten czołg jest całkowicie inny. Czyli twoim zdaniem porównywanie go z jakimkolwiek innym radzieckim medem nie ma sensu? Znaczy ciężko jest porównać, wiesz, bo naprawdę ten pancerz boczny stawia go na całkowicie innym poziomie, nie? No dobra, Jeżeli chodzi o wiesz co, to mam prośbę. Wystartujmy z bitwą, żeby to tam, znaczy wystartujmy, żeby ta bitewka nam płynęła. No powiedz, co go wyróżnia w takim razie od innych radzieckich medów? No właśnie ten pancerz boczny, on tam ma strasznie dziwny, tam te pancerze zielone i tak dalej, on jak sideskrapuje pod kątem 45 stopni nawet, to ma jakieś 350 efektywnego pancerza. Jedynie tam taka cienka linia nad tymi skrzynkami, jak widać taka linia spawu nad tym czołgiem, nad tymi skrzynkami, nad gąsienicami, które są, to tam jest weak spot, w który można strzelać i tam jest jakieś 100 coś milimetrów i tam się można przebić bezproblemowo, ale cała ta skrzyneczka, później tam te gąsienice i ten pancerz boczny, który tam zjeżdża dosyć pod dużym kątem, to jest 350 efektywnego pancerzu. Wszystko wchodzi za zero, nic nie przebija cię, nie ma szans. Jedynie, gdzie można go przebić, po prostu to jest ewentualne jarzmo działka, w które wchodzi właśnie tam, nie wiem, jak z jakichś 10-tierowych działek czy coś w tym stylu, to tam wchodzi, prawda? Ale tak poza tym to jest naprawdę czołg praktycznie nieprzebijalny, jeżeli o to chodzi. Ja powiem No i tak, oczywiście sidescrap dupa. zaraz pewnie to zobaczymy w Twoim wykonaniu, natomiast ja powiem tak, z punktu widzenia przeciwnika, jak widzę te 22 SR-a, ładuję zawsze amunicję premium i staram się strzelać właśnie po jarzmie. Bo Tak, wtedy tak. przebijam, bo strzelanie po kadłubie jest takie, że bardzo często te pociski mogą właśnie nie wchodzić. I tak jak powiedziałeś, ten pancerz jest zdradliwy. Ja miałem możliwość zagrania tym pojazdem kiedyś na koncie testowym i to, co mi się w nim podobało, to zauważalnie lepsza mobilność niż reszta pojazdów radzieckich. Tak, on bardzo szybko się zbiera na obroty, bardzo szybko się obraca, także on jest naprawdę taki zwinny, że no, jeden ze zwinniejszych medów radzieckich, jak nie najzwinniejszy z tego, co tak grałem sobie ostatnio. Naprawdę, szybko się zbiera i ma duży tą prędkość maksymalną, prawda, bo 55, czyli na poziomie obiekta 140 czy obiekta 430, chociaż obiekt A 430. kopa ma zdecydowanie mocniejszego, bo robiłem porównanie. Jak ja tym czołgiem jeździłem, właśnie miałem obiekta 140, to spokojnie go odstawiamy. I zauważyłem też, że czołg ten jest popularny na Clan Warsach i Strongholdach. Tak, no bo tam go można używać na WGL-u. Niestety u nas jest, albo stety jest zabroniony, prawda, na serwerze amerykańskim można go używać, prawda, na prolize amerykańskiej, ale tutaj go nie można, no na turniejach wargamingowych, tych Demolition Derby, No jak najbardziej. właśnie słyszałem, że miałem ostatnio, dostałem właśnie taką informację, że i jego, i 260 to nie jest takie proste właśnie, że niekiedy można używać, niekiedy podobno nie można używać w tych różnych turniejach, tak? No w prolidze jest zabronione, nie można się tego. Pewnie byłby bardzo popularny, gdyby go było można używać. No, w niektórych momentach naprawdę może zmienić przebieg bitwy. No Tutaj i tu jak robi. widać, ten pancerz jest troszkę boczny, zdradliwy, nie można na nim tak ciągle polegać, prawda? Bo czasami jednak się uda przeciwnikowi przebić, jakoś poleci jakoś dziwniej czy coś i ten pocisk trafi jednak w ten spaw, ewentualnie w jarzmo, jak się wychyla za bardzo, ale no. Często lubi odbić ten czołg. Jak widać Załatwiłeś szybko. ST1, jest 5 do 6, masz 3100 uszkodzeń, wyjeżdża na ciebie żółw. Praktycznie za każdym razem, jak masz tylko tą możliwość, stosujesz ten dupny sidescup. No tak. No to jest naprawdę. Wtedy ten czołg jest no, nietykalny. Plus to, że to jest radziecki med.
czyli przeładowanie, no tutaj on akurat ma dłuższe niż obiekt 140 czy T-62, czy obiekt 430, prawda, czy ten 907, bo tych rosyjskich medów to jest naprawdę sporo. Ale to wystarczy, żeby trzymać przeciwnika na permanentnej gorsce, prawda, więc tutaj jest, też jest duży plus tego pojazdu. Ty i tak, jak widzę, jeździsz z racjami bojowymi, więc to jest wszystko zrobione pewnie tak, żeby jak najbardziej ten czas przeładowania skrócić. No dokładnie, tu mam załogę z obiekta 140, więc tam ona ma chyba już szósty perk się XP na tam 90%. Wszechstronność tutaj już jest, więc apteczka nie jest mi tak bardzo potrzebna. Nawet jak mi z jakiś załogan zginie, no to nie jest tak bardzo odczuwalne, prawda? A jednak tutaj wtedy dzięki tym racjom bojowym mam te 5,93 sekundy przeładowania i to wystarczy, żeby trzymać ludzi na permanentnej gąsce. A powiedz mi, jak z paleniem się tego czołgu, bo wiemy, że radzieckie generalnie lubią się palić medy. Wiesz co, jakoś nie zauważyłem tego specjalnie, żeby się paliły, ale tak profilaktycznie nie jest to tak uciążliwe jak na przykład na F-fale 215B, brytyjskim. No ale mimo wszystko już wolę mieć to, jak mam wszechstronność, prawda, apteczka nie jest taka potrzebna, bo tu głównie ginie kierowca, bo wszyscy strzelają w ten korpus, nie w wieżyczkę. Więc jak kierowca mi zginie, a mam wszechstronność, to nawet tego jakoś specjalnie nie odczuwam w mobilności. Więc tutaj biorę sobie tą gaśnicę, mimo wszystko. Okej, okay, a powiedz mi jeszcze takie pytanie, bo masz obiekta 260, który również jest takim czołgiem unikatowym. Potrzeba sporo czasu, żeby wykonać te misje osobiste i go zrobić. Jakbyś porównał? T-22 SR jest dużo lepszy od 260? No, wiadomo, że to jest mnie, czołg ciężki, nie? Ale tak ogólnie pytam pod względem poświęconego czasu na zrobienie tych pojazdów. No na obiekta 260 siłą rzeczy trzeba więcej czasu poświęcić, bo trzeba się przebić przez te wszystkie wcześniejsze czołgi premium, czyli tego Sztuka 4, tego T-28 Koncepta i T-55A. Prawda, więc to znacznie dłużej i więcej misji zajmuje, jeżeli chodzi o to, no a tutaj trzeba na tych dziwnych trybach zagrać. Mi to zajęło jakieś 180 coś bitew w tych rozwałkach i dominacjach. Można to zrobić szybciej, prawda, jeżeli ma się pomoc tam jakichś kolegów, prawda, i pluton, i tam ci wystawiają czołgi albo coś, nie mówię tutaj o rigowaniu, o normalnym graniu. Tak, według mnie ten obiekt, czy ten T-22 jest jak dla mnie lepszy od tego obiekta. Myślę, że on choćby z tego prostego względu, że to jest czołg średni, prawda? Możliwość trzymania kogoś na gąsienicy, mobilność tego pojazdu, prawda? No tutaj odgrywa dla mnie kluczową rolę i ocenię tego, prawda? Przekroczone 6000 uszkodzeń. Obiekt 260 też jest bardzo fajny i teraz w tym patchu, który wyszedł, właśnie zmiana fizyki i tak dalej, wydaje mi się, że jest bardziej mobilniejszy. Okej, dzięki Ci bardzo. Właśnie, bo to mnie interesowało, bo ja mam 260 i lubię ten czołg, szczerze mówiąc, natomiast no właśnie T-22 chętnie bym robił, gdyby nie te misje, nie mam zacięcia do gry, znaczy gdyby nie misje w innym trybie, gdyby to było w randomach, spoko, mógłbym robić po raz kolejny, się wysilić tak jak na 260, ale tamten tryb kompletnie mnie nie pociąga. 6,5 tysiąca uszkodzeń, 9 fragów i teraz będzie medalik. Będzie, tak jest. 10. frag, medal Pula, czyli no medal, na który ja czekałem ponad 40 tysięcy bitew. Potem trochę tego wpadło już. Worek z kulami otworzył. Tak, może pewnie przez mniejsze nerwy. A który to pól w tym momencie u Ciebie, pamiętasz? Chyba 30. Niektórzy tyle radleje nie mają, co ty masz puli. To jest po prostu chore, ale w pozytywnym znaczeniu. Dobra, został Batchat na dobicie, więc to jest raczej chyba tylko Arek nie gra już batem, proszę Cię. No i niestety kapitan Arek został przez Ciebie ubity. 6711 widocznych, 11 fragów, 7 strzałów przyjąłeś według moda, którego tutaj mam, czyli i dużo, i niedużo. Ile było najwięcej odbitych na tym czołgu, pamiętasz? Wiesz co, sporo miałem, ale miałem często takie bitwy, że odbiłem gdzieś z 5000, 4,5, coś takiego, więc on potrafi naprawdę sporo przyjąć na siebie. Jeżeli się dobrze ustawisz, a wróg nie wie za bardzo, gdzie strzelać i strzelają cię w ten bok, no to naprawdę on potrafi sporo przyjąć. Także ten czołg jest świetny, jeżeli chodzi o randomy granie. Okej, momencik.
Dobrze, zerknijmy na tabelę końcową. Oczywiście odznaka mistrzowska asa pancernego. Długo ci zajęło wbicie pierwszej jamki, bo obstawiam, że to pewnie nie pierwsza jamka. To było po, nie wiem, chyba tam pięciu bitwach czy coś mi się udało już wbić. No, coś takiego. Parę bitew zagrałem i jamka wpadła. Nie było jakoś ciężko. Okej, okay, no chociaż ciężej było ci wbić jamkę na typie piątym. O, tak, zdecydowanie. Medal Paskudziego, medal Pula, Crucial Contribution, bo przecież tam grałeś w Plutonie. Tutaj no, Majki zabił jednego, więc... No, Majki się przyczynił do tego Crucial Contribution, więc jemu również należy podziękować i pozdrowić tutaj twoich plutonowych High Caliber oraz Top Gun. 6711 uszkodzeń, to jest dobry wynik jak na 10 tier, ale wiadomo, że też jak na dziesiątkach w twoim wykonaniu no, zdecydowanie potrafiłeś kręcić lepsze wyniki, ale 11 fragów, a medal pula na 10 tierach zrobiony no, nie zdarza się większością graczy zbyt często i 1602 punkty bazowego expa, czyli również piękny wynik, jeśli chodzi o bazowy exp na 10 tierze. Jaki twój jest rekordowy wynik, jeśli chodzi o uszkodzenia na mediumie, pamiętasz? Mniej więcej. Nie pamiętam naprawdę. Ale zabij mnie bliżej teraz. 9 tysięcy. Przekroczyłeś dziewiątkę? Dychę? Nie. Nie przekroczyłeś. Nie pamiętam, szczerze, nie zwracam na to uwagi. Nie, no, tak, byłem ciekawy, bo czasami są takie bitwy, które zapadają w pamięć. Zwłaszcza myślę, że ten pojazd, no. Zwłaszcza, że to nie jest taka zwykła dziesiątka, tak? No bo jednak trzeba się trochę nakombinować, żeby ją zrobić. Szkoda trochę, że przez to ten cały bajzel z tymi ustawieniami, różnymi ustawkami i tak dalej, mimo że minęło już wiele miesięcy od czasu wprowadzenia tego pojazdu, to dalej gracze na randomach zachowują się na zasadzie takiej, że jak widzą, to podejrzewają cię, że na pewno z ustawki, tak? No, często się spotykałem z czymś takim, że właśnie piszą, że ustawki, właśnie z racji tego, że Fame miało swój udział w tych ustawkach, to piszą, że czemu bana nie mam i czemu mam ten czołg dalej. Także, no ale na szczęście teraz raporty już nie działają, więc jeżdżę tym czołgiem sobie na luzaku i nawet jak mi jacyś zawistni gracze raportują, no to ja sobie jeżdżę dalej, a nie mam bana. To jest tyle plus. Dokładnie, to się akurat trzeba tutaj WG pochwalić, że w końcu z tymi banami coś zrobiło, bo to było chore, ale to jest temat na inną rozmowę. Wcale. Dokładnie. Dobra, czyli wynik generalnie, no, jak dla mnie rewelacyjny. Cieszę się, że miałem możliwość pokazania tego pojazdu, bo ja niestety pewnie nigdy nie stanę się jego posiadaczem. Mam nadzieję, że jeżeli kiedyś jeszcze wykręcisz swój rekordowy wynik uszkodzeń na tym czołgu, to będziesz pamiętał o mnie i o moim kanale, bo chętnie bym pokazał też jakiś rewelacyjny wynik właśnie uszkodzeń. No i cóż, zachęcasz innych, żeby podjęli próbę i postarali się zrobić sobie ten czołg? To warto, naprawdę. Można to zrobić, jak ktoś przysiądzie. No wiadomo, że to też trzeba mieć szczęście i tak dalej. I odpowiednie czołgi przede wszystkim do tego, żeby robić. Bo no ja z racji tego, że mam sporo tych dziesiątek, to mogłem sobie testować różne ustawienia, prawda? I ta ostatnia misja 15 na dominacji naprawdę sporo ułatwia, jeżeli ma się odpowiednie czołgi pod to. Ja na przykład to zrobiłem na Waffentragerze i na F-Fale 183. Tu mi naprawdę poszło... No, jakby nie te czołgi, to bym tego nie zrobił. Bo tak. Więc no. Jeżeli ma się odpowiednie czołgi, sporo czołgów 10 tieru odpowiednich do robienia misji, no to warto się pomęczyć troszkę. Zresztą ty dużo, zresztą ty też to robienie tego pojazdu, te misje, które wykonywałeś, pokazywałeś z tego, co kojarzę, streamowałeś z różnych tam... No ostatnią misję mam w swoich highlightach na kanale Twitchu i chyba nawet wrzucona jest też na tym moim pseudokanale na YouTube. Także jak ktoś chce, może sobie zobaczyć. Jak mi dasz link do tego, to umieszczę oczywiście to w opisie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zerknijcie na link. I oczywiście też zapraszam Was na streamy mojego dzisiejszego bohatera, ponieważ od jakiegoś czasu, no już ile min, od jakiego czasu mniej więcej zacząłeś streamować? Można powiedzieć, że od początku roku. No więc. Tak na wyrost trochę, bo miałem problemy troszkę z moim internetem, wywalało mi co 10 minut. Nie, więc... no co ty, fajne to było. No świetne. Co 10 minut odśwież.
Nie, ale teraz już z tego co kojarzę jest wszystko dobrze, więc jeżeli jesteście zainteresowani no, bitwami na najwyższym poziomie, plus spokojnie można tobie zadawać pytania, bo z tego co kojarzę, bo przecież czasami na te twoje streamy wpadam, to na bieżąco odpowiadasz. Do tego bardzo dobra muzyka leci w tle. Więc jeżeli jesteście zainteresowani streamami Diabla, to tutaj również w opisie będzie Same link. plusy. Więc Jeszcze humor na 5 gwiazdek. Dokładnie, wpadajcie, oglądajcie, a na pewno będziecie mieli możliwość obejrzenia na żywo bitew, no, których inne kanały na YouTube na pewno by się nie powstydziły. Pamiętam, jak ja akurat wpadłem do ciebie na streama, a miałem się zająć obiektem 140, na którym nie miałem M-ki, a ty sobie tak, o, pojechałeś na klifie, ciach, 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 8000 M-ka, nie? I ja wtedy po prostu witki mi całe opadły, nie? Ja mówię, dobra, mówię, czasami można się załamać, nie? Ale nie wiem, to, ale tak pozytywnie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, wpadajcie tam, followujcie Diabla na Twitchu i oglądajcie naprawdę no, jednego z najwyższych skilli, jaki jest możliwy. Bardzo Ci dziękuję za Dzięki udział w również. nagraniu. No nie wiem, może tak pozdrowić kogoś chcesz? Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają na Twitchu. A właśnie, bez racji tego, że jest Wielkanoc, no, wesołego Alleluja, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Dzięki bardzo. Jeżeli Wam się materiał podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z jakąś powtóreczką do mnie wpadniesz. Oczywiście, nie ma problemu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.